Laureatów ogłosił przewodniczący SGIP-em Kazimierz Barczyk, podczas drugiego noworocznego spotkania opłatkowego samorządów Małopolski i Polski w Krakowie. Dyplomy zostaną wręczone w terminie późniejszym. Jak napisano w uchwale, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządów terytorialnych w Polsce, uchwałą z dnia 9 stycznia 2018 roku Röntgen nadaje tytuł Małopolanina roku 2017 arcybiskupowi prof. Markowi Jędraszewskiemu, metropolisie krakowskiemu, zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącemu Komisji DS Katechezy, Szkół i Uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy, członkowi Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie, wielkiemu kanclerzowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W kolejnej uchwale samorządowcy małopolscy podali, iż nadają tytuł Małopolanina roku 2017 arcybiskupowi prof. Grzegorzowi Rysiowi, metropolisie łódzkiemu, biskupowi pomocniczemu archidiecezji krakowskiej w latach 2011-2017, współorganizatorowi Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, BAIT, rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, BAIT, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w RP. Obecny na spotkaniu opłatkowym arcybiskup Marek Jędraszewski wyraził zaskoczenie i radość z powodu uhonorowania go tytułem Małopolanina Roku. To tym bardziej zaskakujące, że nigdy nie kryłem swoich korzeni wielkopolskich, wręcz poznańskich. Powtórę, jest to tytuł odnoszący się do roku 2017, a ja w Krakowie jeszcze cały rok nie jestem, cały miesiąc mi brakuje. Objąłem stolicę biskupią krakowską 28 stycznia ubiegłego roku, a więc musiałem jakby nadganiać czas, żeby znaleźć tak wielkie uznanie ze strony kapituły, powiedział arcybiskup Jędraszewski. Jestem za to bardzo wdzięczny i zdaję sobie sprawę, jak bardzo ten tytuł zobowiązuje wobec Krakowa i Małopolski, ziemi, która od roku jest mi szczególnie droga i ważna, podkreślił metropolita krakowski. Zwracając się do samorządowców, metropolita powiedział także między kropka i neutron, trzeba ze strony państwa zrobić wszystko, by mimo naturalnych podziałów i zbliżającej się kampanii wyborczej ocalić to, co najbardziej istotne, jedność. Jedność Polski budowanej na tych samych wartościach, których korzenie odnajdujemy w chrześcijaństwie, podsumował. Redakcja Kontakt z autorem. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści PiS oraz europosłowie. Obecni byli też członkowie rządu Mateusza Morawieckiego, w tym wicepremier Beata Szydło. Według uczestników spotkania nie brał w nim udziału prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także szef MON Mariusz Błaszczak oraz MSWiA Joachim Brudziński. To było dobre spotkanie. Prezydent mówił o potrzebie współpracy i kontynuowania dobrej zmiany. Takie odpowiedzi najczęściej padały z ust polityków PiS wychodzących ze spotkania klubu parlamentarnego z prezydentem Andrzejem Dudą. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania nie było mowy o rekonstrukcji rządu. To było interesujące, budujące spotkanie, w bardzo miłej wręcz atmosferze, mówił dziennikarzom po spotkaniu poseł Wojciech Skurkiewicz. Także poseł Arkadiusz Mularczyk relacjonował kurtuazyjnie, że było to dobre spotkanie.